Chcemy dobremu Bogu dziękować za to, że przed 100 laty niewielki skrawek, co prawda morza, ale zaczął należeć do naszej ojczyzny. Zaślubić sobie kogoś, to znaczy się, że ja sobie kogoś biorę i że ktoś oddaje się mnie. Ktoś mnie bierze w posiadanie i kogoś ja sobie w posiadanie biorę. Moi drodzy, gromadzimy się, aby wspomnieć tamto wydarzenie, które jest wydarzeniem ważnym dla naszej ojczyzny, które jest wydarzeniem ważnym dla Kaszubów, a w sposób szczególny jest wydarzeniem ważnym dla naszego miasta. Stąd dzisiaj bardzo ciepło chcemy myśleć o naszym kraju, o naszej ojczyźnie, chcemy ciepło myśleć o naszym mieście, chcemy ciepło myśleć o tych wszystkich, którzy zawiadują zarówno naszą ojczyzną, jak i tym miastem, w którym żyjemy, w którym mieszkamy, w którym uczymy się. Nie przez przypadek zaproponowałem panu burmistrzowi, żeby dzisiejsza msza święta, ta ojczyźniana, odbyła się właśnie o tej godzinie, kiedy w naszej parafii na mszę świętą przychodzą dzieci. Bo one najlepiej wiedzą, co to znaczy kochać. Kochać tego kogoś, komu na imię matka, komu na imię ojciec. A przecież Polska to nikt inny jak nasza ukochana matka. Ojczyzną jest ta mała ojczyzna, która nosi imię Kaszuby. Waszą ojczyzną jest to miasto, które nazywamy Władysławowem. Jest to też rok, kiedy setną rocznicę narodzin Jana Pawła II obchodzimy. I przecież niedługo to wydarzenie też świętować będzie. Ojciec Święty na lotnisku jeszcze raz popatrzył na pola, popatrzył w stronę gór i powiedział w taki sposób. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. A którym na imię Polska. Moi drodzy, dzisiaj po 100 latach z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w tym miejscu żeście się sprawdzili. Mówię to jako człowiek, który na te tereny przybył 6 lat temu. I kiedy to wszystko obserwuję, kiedy na to wszystko patrzę, kiedy myślę, kiedy widzę o tym wszystkim, co w tym miejscu żeście zrobili, to moi drodzy, nic innego mi nie pozostaje, jak po prostu z serca w imieniu wszystkich naszych rodaków powiedzieć dziękuję. O mszy świętej, po błogosławieństwie przejdziemy pod pomniki Abrahama, generała Hanera. A z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Państwo, generał Haller. Admirał Kazimierz Kornicki. Wojewoda dr Stefan Łaszewski. Thank you.
Kaszubskiej wyruszamy na... Rybacy towarzyszą generałowi. Polskim już Bałtyku. A za chwilę doświadczą morza. Kaszuby! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyją! Smak!
Makę za wycin! Maka za więcej na to nasze morze! Dzisiaj jedno okno! W przyszłości bramy nam otworzą! Niech żyje polskie morze! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyją Kaszuby! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyją zaproszeni wszyscy tutaj goście! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyją! Niech żyje polski Bałtyk! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! My, młodzi mieszkańcy gminy Władysławowo, próbujemy oszczędzać wodę. Ślubujecie? Próbujemy wszystkie swoje śmieci z plaży zabierać ze sobą. Ślubujecie? Ślubujemy. Do usłyszeni. Do usłyszeni. Żołnierze, spełnia się w dniu dzisiejszym jedno z najświętszych pragnień narodu polskiego. Jeden z największych celów i dążeń państwa naszego. Stajemy nad polskim morzem. Sztandar Najjaśniejszy Rzeczpospolitej i bandera marynarki polskiej zostały dzisiaj zatknięte na brzegu Morza Bałtyckiego, aby po wieczne czasy głosić narodowi naszemu i światu całemu, że morze to było, jest i będzie na zawsze polskie. Wrogowie nasi rozumieli to znaczenie Morza Polskiego. Chcieli nas odepchnąć jak najdalej w głąb lądu. Musieliśmy przez 6 wieków prowadzić prawie nieustanny bój o to polskie morze. Wydarte królowi Łokietkowi przez Krzyżaków, zwrócone znowu Polsce w roku 1466 na mocy pokoju toruńskiego, strata brzegów bałtyckich stała się dla państwa naszego wyrokiem zagłady. Dziś wraca to Morze Polskie do nas i wraca na zawsze. Sprawiedliwość Boża i wielki duch narodu i tych jego synów, którzy o nasz dostęp do morza ciągły bój toczyli, święci swój dzień triumfu i chwały. Żołnierze, z szumem fal morskich, z łopotem sztandarów narodowych, z dźwiękiem dzwonów całej Polski, od Karpat ponad najdalsze kresy północne, z hymnem dziękczynnym śpiewanym we wszystkich kościołach polskich, biją dziś nasze serca, przepełnione męstwem i dumą. Stajemy dziś nad Bałtykiem, na progu własnego domu,
szczęśliwi, że zwrócić możemy najjaśniejszej Rzeczpospolitej najcenniejszy jej klejnot. Ślubujemy, że morza naszego, chwały naszej i źródła naszej świetności bronić będziemy do ostatniej kropli krwi i że go nigdy sobie wydrzeć nie damy. Spocznij. Generał broni Józef Haller, dowódca frontu pomorskiego. Chciał dokonać wnuk pierwszego sołtysa. Ta Białkowska, wnuczka Jakuba Myślisza, bohatera XI. Jego Stefana Łaszewskiego, nasz burmistrz Roman Kurzel, no i oczywiście generał Haller, budowniczy. Zaśpiewamy teraz hymn Kaszubki, a po hymnie zapraszam wszystkich na ostatnią część uroczystości, czyli na poczęstunek wszystkich Państwa do hotelu Ryb. Zapraszam. A teraz do hymnu. Jakie są życzenia? Żeby powstał tutaj wielkiej wsi port rybacki! Miejsce starej stacji rybackiej chcielibyśmy, aby został wybudowany port, abyśmy mieli schronienie, bo port w Helu jest za daleko. Jako znak naszej przyjaźni chciałbym przekazać bursztyn, symbol bogactwa Bałtyku. Dziękuję. Brawo! Brawo! Dziękuję. Doczekacie się, moi kochani kaszubscy rybacy tego portu.
przy okazji tej setnej rocznicy, którą dzisiaj dokładnie obchodzimy, wręczyć litografię słynnego już zdjęcia rybaków, kaszubów, to, które dzisiaj było odtworzone. Zdjęcie w postaci linorytów, artysty z naszych okolic. I chciałbym wręczyć w imieniu mieszkańców setną rocznicę pierwszego rejsu, morskiego rejsu pod polską Maderą w niepodległej Polsce, słowo 11 lutego 2020 roku. Chciałbym pierwszy egzemplarz tego linorytu. Wczoraj miałem okazję z numerem 1 ofiarować naszemu prezentowi. Również dostaliśmy prezent jako Wojsłowa, ale chciałbym, żeby ten linoryt jeszcze trafił przede wszystkim do Muzeum Ziemi Puskiej. Panie dyrektorze, zapraszam. Niech zostanie pamiątka. Kolejny piękny linoryt chciałbym wręczyć panu posłowi nas, panu Kośmierzowi w Polskę. Zapraszam. Proszę bardzo, niech zawiśnie w gabinecie pamiątka wielu tej wsi. Bardzo dziękuję za pamiątkę. Chcę powiedzieć, że rok 2020 to jest rok zaślubin Polski z Morzem w Pucku. Miałem swój udział w przygotowaniu projektu uchwały Sejmu, która została przyjęta jednogłośnie. Możemy świętować do końca grudnia tego roku. Kolejny numer dla gospodarza naszej ziemi, czyli dla starosty powiatu puckiego. Zapraszam. Zawiśnie w godnym miejscu. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wojewodzie i panu generałowi i chciałbym wszystkim Państwu radnym, wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie w Władysławie pokłonić się. Nie mam swojej rybackiej czapki na sobie, ale chciałbym ją w tej chwili zdjąć i powiedzieć, że to, co przygotowaliście w ramach setnej rocznicy, myślę, że i pan generał, i jego wierna kopia byliby zadowoleni z tego, co tutaj zrobiliście. Panie burmistrzu, panie generale, gratuluję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, chciałbym podziękować jeszcze w dniu dzisiejszym gospodarzowi nie gminy, nie dzielnicy, ale tego miejsca. Panie Jakubie, zapraszam. Chciałem tylko powiedzieć. Bardzo mocno przyczynił się do tego, żeby ta dzisiejsza uroczystość miała swój finał tutaj w hotelu. Robi to, można powiedzieć, praktycznie społecznie. Za to bardzo dziękuję. Jestem z tego niezwykle dumny, panie Jakubie, że zawsze, kiedy gmina, czyli mieszkańcy, potrzebują czy pewnej pomocy, czy wsparcia, to zawsze jest pan chętny i gotowy i muszę powiedzieć, że jestem dumny z takich przedsiębiorców. Proszę przyjąć w imieniu mieszkańców tę pamiątkową. Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się tego, jest mi niezmiernie miło. I poza wszystkim, że to jest nasza praca, to jest jeszcze nasza pasja. Czujemy się związani z miejscem, z małą ojczyzną. No i cóż, dziękuję wam wszystkim, że mieliście ochotę tutaj przyjść. Częstujcie się, jedzcie. Dzięki serdecznie. Jestem niezwykle dumny z tego, że obchody z setnej rocznicy zaślubin Polski z Morzem i ten bardzo dla nas ważny akcent w wielkiej wsi był organizowany przy olbrzymim wsparciu, współorganizowanym mieszkańców. Ja jako gospodarz gminy właśnie jestem tego najbardziej dumny, że to nie była praca tylko kilku pracowników urzędu miejskiego, ale przede wszystkim, że to była praca mieszkańców w te obchody, tak jak sprzed 100 lat, kiedy to rdzenni mieszkańcy tych ziem Kaszubi witali generała Hallera i sami wszyscy przygotowali, nie mieli żadnego wsparcia w instytucji zewnętrznych. Tak po 100 latach otworzyliśmy wiernie właśnie te wydarzenia i mieszkańcy zorganizowali tak wspaniałą inicjację.
i jestem z Was, słuchajcie, niezwykle dumni. Dlatego też już dzisiaj wraz z panią Romaldą zaprosimy Was na spotkanie, które termin ustalimy w najbliższym czasie. Wówczas sobie usiądziemy, wypijemy herbatę, porozmawiamy. Mamy, słuchajcie, rok Falera i ten rok jeszcze jest praktycznie cały przed nami. Dlatego już dzisiaj Was serdecznie zapraszamy wraz z całą grupą rekonstrukcyjną 15 sierpnia w rocznicę urodzin generała Hallera. Myślę, że przy długim weekendzie i olbrzymiej ilości turystów myślę, że będą o nas mówić nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce. Wszystkiego dobrego raz jeszcze Wam wszystkim serdecznie dziękuję i do zobaczenia 15 sierpnia. Bądźcie też wszyscy z nami, to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, podobało się? Moja, to dziadek, bo już patrzę. Ale ciało, to musi być zakręcić. Co bym wiedział, dziadek, właśnie. No, no. Ja wtoczyłem tej żelazny. No co, mam tą rolę naszego życia. A tutaj co? Tutaj jest za wodę. Nie, ja sobie mam dziurę. Peter ma taki ciemny... Ja tę górę nie wlę. Widzisz, tam trzeba teraz. Tak, teraz. O. Teraz tak. Dobrze. Jest to można dalej. Pas powinien być tutaj. Podnie żyje. Rzecz skonsultowali, dobrze? W piątek się umówię z Dominiką na sprawdzenie nagłośnienia. Spróbujecie mnie do kogo tutaj, ale to zgodnie ze scenariuszem będę. Będę tam, dzisiaj akcja będzie troszeczkę tak, jak będę w nisku. Tylko mnie bardziej niepokoi to, że zapowiadają od 10 do 14 metrów na sekundę wiatr. Ale wtedy 100 lat temu nie było szkoły. Tak, to nie było, ale to był wtedy na Łódzku. Odsłaniają. Mówisz, ale jak to bliski myślisz o odsłonięciu rozkaz Hallera. Powiem wtedy komentarz, że w tym dniu generał Haller wydał rozkaz. Sobota 11. Sobota 11. Przy szkole. Wysiadamy z bryczki i idziemy, tak jak mówiliśmy, na środek tego skrzyżowania. Tak. Tu masz jeszcze uczniów i nauczyciela. Poczekaj, ale jeżeli tu ma być środek, najwięcej zobaczcie miejsca. Wszyscy stoją dookoła i patrzą. Generał Józef Haller, niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Czyli tak, czekajcie, bo musimy to zgrać. Czyli teraz tak, jeżeli ja przekazuję ten wieniec, tak? Jak gdyby dzieje się tutaj. Tak. A ty podchodzisz, Romka, tak. Z tego miejsca, tak? No. Będą panienki, jak mówili,
gwizdek będzie, tak? Będą strażnicy miejscy, którzy będą stali na swoich uwagi. Chodźcie wszyscy, bo mamy tu temat do omówienia. Bardzo ważny. Mamy dwie łódki. Jedna łódka to jest łódka, na której odbędzie się, powiedzmy, to zdjęcie, tak? Zdjęcie inscenizacyjne. Ta łódź wypływa w kierunku Gwiazdy Morza, kawałeczek. Rzucamy wieniec. Jezu, myśmy zapomnieli tam, słuchajcie. Tak jak wy stoicie, nie? Stoi jeszcze wojewoda, tak? Ja oczywiście odczytuję, tak? To co, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko, tak? Czy my jeszcze coś gdzieś